się remontami ulicy Osadzkiej i Rybnickiej i przekazuję głos panu komisarzowi. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jesteśmy na ulicy Bosackiej, niezwykle ważnej arterii. Można by powiedzieć, że jest to najdłuższy remont nowoczesnej Europy. Ulica, która była remontowana, ponownie została zamknięta i podlega remontowi. Chcielibyśmy zapytać, jak to jest, że remont, który powinien trwać pół roku, dzisiaj już trwa praktycznie prawie że półtora roku. Wydaje się, że jest to taki przejaw niekompetencji, ignorancji władz miasta, które nie robią sobie niczego z wygody mieszkańców, remontują ulicę praktycznie bez żadnego planu i bez żadnego większego sensu. Tym bardziej, że jak wiadomo, wiadukt, który jest za nami, wiadukt kolejowy, niedługo będzie również podlegał gruntownej przebudowie, a w związku z czym oczywiście ulica Bosacka ponownie zostanie zamknięta z tego powodu. Więc wydaje się, że przeprowadzanie remontu w taki sposób no, jest, tak jak powiedziałem, przejawem nieudolności władz miasta. Jako przykład, może odwrotny, mogę powiedzieć, że w Warszawie, kiedy spłonął most Łazienkowski, odbudowaliśmy go w niecałe pół roku. I zapewniam Państwa, że była to znacznie bardziej skomplikowana inwestycja niż budowa kilkuset metrów zwykłej drogi. Nawet z mediami, które są pod tą drogą. Korzystając również z okazji, chciałbym powiedzieć, że w poniedziałek odbyła się debata na zaproszenie Raciborskiej Izby Gospodarczej, na którą nie stawili się moi kontrkandydaci. W związku z tym chciałem zaapelować do moich kontrkandydatów na urząd prezydenta Raciborza, aby po świętach, ale jeszcze przed wyborami, byli tak dobrzy i stawili się na debatę, ponieważ taka debata należy się Raciborzanom. Raciborzanie wybierają prezydenta na 5 lat i mają prawo poznać poglądy wszystkich kandydatów. Panowie, nie bójcie się, ja naprawdę wam złego nie zrobię, nie gryzę, możemy spokojnie usiąść do debaty. Warunki do uzgodnienia, my nie mamy żadnych warunków wstępnych. Mogą to przygotować media. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Mają Państwo jakieś pytania? Co zrobić, żeby po wyborach te remonty szybciej się odbywały? Jakiś pomysł kandydata tutaj się z jednej strony oczywiście trzeba wzmocnić kadrę, która zajmuje się remontami w Raciborzu. Mam na myśli tutaj kadrę, jeśli chodzi o urząd miasta. Pewnie kosztem tych etatów, które dzisiaj przeznaczone są na propagandę. No a druga rzecz, jeżeli rozstrzygamy przetargi, to musimy pamiętać o tym, żeby te prace odbywały się nie raz w tygodniu, tylko najlepiej 24 godziny na dobę, a jeżeli nie, to przynajmniej na dwie zmiany. Podpisywać umowy zdecydowanie w krótszych terminach, no bo to też jest przecież jeden z warunków przetargu, który można podnieść i który można potem respektować, jeżeli chodzi o wykonawcę. Dziękujemy.